Zastanówmy się, ile młodych osób chce się odchudzać, zwłaszcza dziewcząt? Ile razy się słyszy, że kobiety nie są zadowolone z tego, jak wyglądają, mają kompleksy na punkcie swojego wyglądu, jeśli chodzi o wagę, oraz panikują z każdego przybranego kilograma, uzależniają swoją wartość oraz swój nastrój od liczby, którą zobaczą na wadze. Zaczyna się jak zwykle niewinnie, a osoby, które mają ten problem, zwykle boją się mówić o tym. Był to straszny okres dla mnie i dla moich bliskich. Nie potrafiliśmy znaleźć nigdzie pomocy. Ludzie komentowali i przytykali nam przykre komentarze w stylu co zrobiłaś ze swoim dzieckiem, jaka z ciebie matka, a ja często słyszałam, nie chciało ci się jeść, to teraz cierpię. W Polsce brakuje edukacji na ten temat. Oraz jest brak zrozumienia tego w społeczeństwie. Chodzi między innymi o odpowiednie podejście do tej choroby. Dlatego też zdecydowałam się napisać książkę, w której opisałam swoją historię, procesów, który doprowadził mnie do wpadnięcia w tą chorobę, jak i procesu hospitalizacji i długiego leczenia. Zdecydowałam się opisać cały proces, który doprowadził mnie do wyjścia z tej choroby. Zawarłam tam wszystkie doświadczenia, które jakby doprowadziły mnie do punktu życia, w którym obecnie się znajduję. Na stronach mojej książki umieściłam również setki porad praktycznych od osób, które przeszły tę chorobę i ją przezwyciężyły. Było to dla nich naprawdę bardzo trudne, jednak dały z siebie wszystko, aby pomóc dobrym słowem. Wiele z nich też zostawiło swoje namiary, które pozwoliło mi umieścić w książce. I osoby, które mają problem z tym zaburzeniem odżywiania, zarówno anoreksją, jak i bulimią, mogą mi śmiało napisać. Na ostatnich stronach książki umieściłam również sporo wywiadów i porad od specjalistów, którzy nie boją się mówić o tym schorzeniu, chcą stawić mu czoło oraz chcą z odwagą pomagać innym. Jest to tak zwany koniec bez odwrotu, gdyż z anoreksją jest jak z alkoholizmem. Dlatego też powinno się zwracać na to większą uwagę i proszę o wsparcie mojej akcji, aby w końcu przełamać ten stereotyp, że anorektyczki to tylko młode, naiwne dziewczyny, które chcą schudnąć.